Witajcie! Zapraszam Was dzisiaj na Open Boxa, trzeciego już Moondrive Boxa. Nie wierzę, że to już trzeci Moondrive Box i chwilę temu przyszedł do mnie drugi, a tu już mamy trzeciego. I tym razem jest to box wyśniony. Jeszcze tylko zanim przejdę do pokazywania, co jest w tym boxie wyśnionym, chciałam Wam powiedzieć, że jak się okazało, mój box wakacyjny był wybrakowany, brakowało w nim zakładek, czego się dowiedziałam po tym, jak już dodałam filmik. Natomiast okazało się, że nie ma problemu, napisałam do wydawnictwa i bez problemu w 2 dni przysłali mi zakładki, których brakowało w moim boksie wakacyjnym, które Wam teraz pokażę. Więc tak wygląda pierwsza zakładka, z jednej strony są truskawki i hashtag Moondrive Box, a z drugiej serduszka, w których pisze do twarzy Ci z latem, Tobie też. A druga zakładka to jest taka Summer Days and Summer Nights. Okej, to by było tyle, jeśli chodzi o poprzedni box. A teraz już naprawdę przechodzimy do boxa wyśnionego. Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że ten box jest przepiękny. Myślałam, że poprzedni zrobił na mnie największe wrażenie, ale ten robi jeszcze o wiele większe. Popatrzcie na niego po prostu z każdej strony. No dobra, i teraz przyszedł ten czas, w którym go otwieramy. Wow! Widzę, że tym razem zmienili te takie sprężynko makarony, bo zawsze były żółte, a tym razem są białe. Dobrze. Aha, i zapomniałam wspomnieć, że w tym boksie ma być książka Wyśnione miejsca. Otwieramy i pierwsze, co mi się rzuca w oczy, to jakiś karton. Czy to jest kubek? Pierwsza rzecz. Wow, pierwszą rzeczą był taki przepiękny kubek. Matko, wow. Jest tu konstelacja tak jakby świetlna, przepiękny jest, naprawdę. I tu pisze places no one know. Przepiękny kubek, naprawdę, wow, nie spodziewałam się, że będzie kubek, wow. Na pewno będę w nim sobie teraz piła herbatkę do czytania książek oczywiście. Kolejna rzecz, którą tu widzę. Wow. Świeczka. Matko, to pachnie, ta świeczka pachnie taką największą świeżością. Tak, pachnie po prostu takim płynem do płukania i taką morską mgiełką, czy coś takiego. Fajny jest ten podpis też, mimo wszystko, który wiem, że nawiązuje do książki. I tu pisze też w takiej ramce Wyśnione miejsca, czyli tytuł książki, która jest w tym boksie. A pod tym jest jeszcze takimi mniejszymi literami podpis Verberly i Marshall, czyli główni bohaterowie książki. Ale wow, kubek, świeczka. Stwierdzam, że ten box jest moim ulubionym już w tej chwili. Dalej znalazłam taki notatnik. I to jest tak jakaś... Notatnik na rzeczy, żeby nie zapomnieć, czyli jakaś taka, no jakieś takie listy, tu pisze nie zapomnij. I w środku ma białe, normalne kartki. Jest oczywiście też książka Wyśnione miejsca, która jest przepiękna. Jakoś zawsze uwielbiam, jak są takie ładne okładki, wtedy się lepiej książkę czyta. I... W środku ma takie fajne skrzydełka. Dalej znalazłam ulotkę. I znowu jest to prezent, jeden z 3 e-booków do wyboru na womblink.com.
Tylko z tego, co widzę, tym razem nie skorzystam, bo z poprzedniej skorzystałam tego prezentu i wybrałam sobie książkę Oddam Ci Słońce, natomiast z tej raczej nie skorzystam, ponieważ mam i Wybranych, i Wybacz mi Leonardzie, i Przez burzę ognia. Także jakby ktoś chciał kod na jeden z tych e-booków, to może do mnie spokojnie napisać, ja mu wtedy podam, no bo ja na pewno z tego nie skorzystam. Dalej znalazłam przepiękne dwie zakładki. Patrzcie, jakie są cudne. I one się tak fajnie łączą. Więc to jest coś naprawdę super. A z tyłu są opisy o bohaterach, czy coś takiego, cytaty z książki po prostu. I to już wszystko? Nie, nie wszystko. Znalazłam jeszcze oczywiście magnesy. Na pierwszym piszę: nie musisz być idealna, a na drugim powiedz to jeszcze raz. Okej, to już by było wszystko w tym Moondrive Boxie. Pokazałam Wam wszystko, co w nim było. Oczywiście książka jest tu najważniejsza, także bardzo się cieszę. Natomiast no, nie ukrywam, że największe wrażenie zrobił na mnie ten kubek. On jest po prostu prześliczny i nie spodziewałam się tego tak naprawdę. Myślałam, że będzie tu znowu w tym boksie coś do jedzenia. Natomiast kubek zdecydowanie mi to zastępuje i naprawdę bardzo się z niego cieszę. Tak samo jak z tej świeczki, bo ona jest przepiękna i naprawdę bardzo ładnie pachnie i już nie mogę się doczekać, aż będę ją sobie palić. Także to by było na tyle w tym Moondrive Boxie. Link jak zawsze do niego będzie w opisie, także nie zapomnijcie tam zajrzeć. Na mnie ten box zrobił największe wrażenie jak do tej pory, także już nie mogę się doczekać kolejnego boxa. No i to tyle. Widzimy się w kolejnym filmiku. Pa!